26 październik, czyli jesień i nie jeden z nas jest otoczony chorobą i o tym właśnie jest dzisiejszy odcinek na temat chorób. E, oczywiście język niemiecki, niemiecki, jak to ode mnie znacie, no to lecimy z koksikiem. Ale to najbardziej ciekawe do wypowiedzenia dla Was będzie ostatnie zdanie. Chyba będę chory czy chora, bo boli mnie gardło i głowa. Ich glaube, ich werde krank, weil mein Hals und Kopf tun. Ich glaube, ich werde krank, weil mein Hals und Kopf tun. I tutaj może pomyśleć, że Hals to jest szyja, tak? Ale w Niemczech nie mówi się gardło tylko szyja. I to często jest dziwne dla Polaków, ale tak się mówi w tym, w tym sensie medycznym yy, szyja na gardło. Czyli jak ktoś ma halc to każdy wie, że go nie boisz cała szyja, tylko chodzi tutaj o gardło. Czyli Der Hals, das ist Shea, alle Halsschmerzen sind Bull Gardua. Ich glaube, ich werde krank, weil mein Kopf und Hals wehtun. Albo odwrotnie, Hals und Kopf wehtun. A ogólnie, wenn du dir sagst, dass etwas mir nicht birgt, weshalb ich werde krank. On ma Zapalenie Krtani. Er hat eine Kehlkopfentzündung. Kehlkopfentzündung. Er hat eine Kehlkopfentzündung. Er hat eine Kehlkopfentzündung. Onama Zapalenie Oskscheli. Sie hat Bronchitis. Sie hat Bronchitis. Chili Zapalenie Oskscheli, Bronchitis. Onma Zapalenie Penheja. Er hat eine Blasenentzündung. Er hat eine Blasenentzündung. Er hat eine Blasenentzündung. Onama Grippe jelitovon. Sie hat eine Magen-Darm-Grippe. Sie hat eine magen darm grippe Sie hat eine magen darm grippe A potocznie możecie usłyszeć od kogoś po prostu: Sie hat Magen-Darm. Sie hat Magen-Darm. <laughs> <cyl Today> also, also, Tylko to. Sie hat Magen-Darm. Wiadomo, że chodzi o: Sie hat eine magen darm geht. ale jak ktoś powie: Sie hat Magen-Darm. To jest tak, jak ktoś nie, mówi, jak kogoś bolą plecy: Ich hab Rücken. Das jest. tak naprawdę niepoprawne, ale często słychać ich habe Rücken, mam plecy. Jak ktoś mówi, że mam plecy, to chodzi o to, że go po prostu plecy bolą. I tak um, z tym przypadkiem tutaj. Mam biegunkę, ich habe Durchfall. Durchfall. Ich habe Durchfall. Nie żeby to było u mnie teraz w przypadku, ale tylko mówię ich habe Durchfall. I też tutaj są wersje potoczne, które to by były dünschis na przykład ich hab dünschis ich hab dünschis to oczywiście nie, nie mówicie do kogoś oficjalnego formalnie tylko nie wiem ziomek do ziomka ja nie wiem jakby to inaczej powiedzieć no kolesie, no ktokolwiek no możecie to e, to jest taka super potoczna mowa tak jak e, z do Andrzeja mówi do e, ja mam staraczkę. o to chodzi nie mówi się wtedy, znaczy, mo, można mówić oczywiście zawsze biegunkę, wiecie, o co mi chodzi. No, nie będę się tu dużo tłumaczył, po prostu dyn i dyn pfyf. Dyn pfyf. Ich habe dyn ich habe Ale lepiej zawsze brzmi, ich habe Durchfall. Chociaż <noise> brzmi Durchfall, bo, bo to też może brzmieć, wiecie, o co chodzi, ale nie o to mi chodziło. <noise> Jasne, ja Muszę wymiotować jest, ich muss mich übergeben. Ich muss mich übergeben, bo übergeben to jest też komuś coś dać, tak? Ich muss das Thomas übergeben, muszę mu to dać. Z, 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 zmiana się, zmiana, zmiana się zmienia, pierwsza zmiana, druga zmiana i ich muss im das übergeben, dajmy na to, tak? Ale w tym przypadku übergeben to jest wymiotować. Ich muss mich übergeben. I tutaj też są oczywiście wersje potoczne, które by to były Ich muss kotzen, zigatj, da geht der Körper weg. Na, aber da geht's noch. Ich muss kotzen, ich muss kotzen, oder zigatj. Aber ich muss brechen, da kriegt man. Ich muss brechen. Du schiesst wagnisha nicht kotzen. Nei, wagnisha, nei formalne, ne, praktisch formalne, du Ich muss mich übergeben. Polizei. Und kilkudni mam visibke. Seit einigen Tagen habe ich einen Ausschlag. Aber also seit ein paar Tagen habe ich einen Ausschlag Seit ein paar Tagen habe ich einen Ausschlag. Nie czuję się dobrze. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. I tu możecie też usłyszeć, ich fühle mich nicht so besonders. Nie czuję się tak specjalnie, w sensie takim, ah, tak dobrze mi, tak dobrze mi nie, ja nie czuję się super. Mir geht es nicht so besonders. Ich fühle mich nicht so So good. Kręci mi się w głowie. nie jest szwindelich. Nie jest szwindelich. Nie jest szwindelich. A jeżeli chcecie naprawdę powiedzieć, że kręci mi się w głowie, jest się im kopf. Tak faktycznie można powiedzieć. By mnie sich ales im kopf. U mnie w głowie się wszystko kręci. Jest się im kopf. Szwindelich to jest po prostu takie oznaczenie, że kręci mi się w głowie, Chwieje się i nie, nie stoi stabilnie. Um, także można powiedzieć to i to. A mam mdłości. mir jest übel. mir jest übel. mir jest übel. übel. Przedszkolu panuje szkarlatyna. Im kindergarten git szalach um. Im kindergarten geht szalach um. Im Kindergarten geht Scharlach um. Ich Ich benötige eine Krankmeldung für das Kind. So Ich benötige eine Krankmeldung für die Betreuung meines Kindes. Ich brauche albo benötige eine Krankmeldung für die Betreuung meines Kindes. Albo, ich schon ich benötige eine Krankmeldung. Für kind. To jest te bardziej takie potoczne. No i właśnie teraz mamy te bardzo ciekawe zdanie. Mam zapalenie zatok. Po polsku bardzo krótko, a po niemiecku. Ich habe eine, i teraz uwaga, entzündung. Ich habe eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ich habe eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ich habe eine Nasennebenhöhlenentzündung. Mogę wyobrazić że ktoś powie z kartką i powie, ich habe diese. Du gucken, ich diese. Przykład. Ich habe eine Nasennebenhöhlenentzündung. To faktycznie nie jest łatwe, dlatego trzeba powtarzać, powtarzać. Ich habe eine Nasennebenhöhlenentzündung. To wszystko znać i wiedzieć jest dobrze, czyli jak to jest po niemiecku. To wszystko mieć niefajnie. Ja Wam życzę zdrówka przez całą jesień i całą zimę. I żebyście mieli zawsze siły się uczyć języka niemieckiego, jeżeli tego chcecie. To by było wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia wieczorku. Do następnego razu Wasz Wojtek.